Witam wszystkich na tak długo wyczekiwanym przez kilka osób, nawet dopytywalnych. Tak, kilka osób się już dopytywało, kiedy wreszcie farming i koniec będzie z ETS-em. To jest... Może nie, o koniec ETS-a nie pytali, tylko kiedy farming będzie. Ale z racji tego, że dawno był, trzeba trochę pouzupełniać. Jest trochę aktualizacji. Zaczynamy pobieranie. To sobie tutaj poprzełączam. Dajcie mi sekundę. Siema wszyscy. Oski, Roman. Klaudia, hej. Chyba pierwszy raz. Sobie wrzucę podgląd czatu. Widział, co piszecie. Trochę aktualizacji z tego, co widziałem, doszło do farminga. To będzie na początek, poogarnąć to. I wracamy na prawdziwą farmę. Okej, okay, dobra. Wy się pokłóciliście. To był pierwszy? Pierwszy był Oski. Ale spoko. Siema, Paweł. Dobra. Parę zmian od ostatniego farminga wpadło. Zresztą nie tylko... Nie tylko na tym. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie gra. Co ci nie gra? Od kogoś mam przesłuch. Tam siebie słyszę. Jak tam siebie słyszysz? Dobra, może będzie ok. Ustało. Aha, to chyba już wiemy od kogo. No. Tak jak dobrze słyszycie, zresztą już przy WTS-ie też było, jest Discord udostępniony. A tu też jest Discord? No tak, no proszę. W opisie macie, możecie wpadać. Pysiewaty, ja siebie u ciebie słyszę. Jak możesz u siebie mnie słyszeć? Bo jak mówię, to od razu się tobie mikrofon załącza. No weź coś mów. Także chwilę... Nie, Paweł, dzisiaj nie gram w ETS-a, tylko w farminga. Znaczy dzisiaj, teraz. Czasami mi to... A, poczekaj. Ty masz nagłość gdzieś, puszczę streama. No ja mam streama włączonego, ale dźwięk wyłączony. No dobra, nie wiem, o co chodzi. Czekaj, ja to zaraz konfiguruję. Nie, to nie. Nie wiem, czy będzie Barżant. I kto jeszcze się pojawi, zobaczymy. Na razie trzeba powgrywać, bo troszkę dodatków doszło. A no to chodziło.
Ale ja mnie słyszę, dalej mnie słyszę. Nie, ciebie słyszę, nie. To było tak, nie wiem. Czasami tylko wskakiwało. Aha. Ciekawe, czy ja zdołam pobrać te wszystkie dodatki, bo... Miejsce mi się kończy. No to ładnie. Ja nie wiem, po co ci tyle. Co? Ja mam wszystkie mody. Ja mam kilka i stwierdzam, że mam za dużo, kurde. Mody są po to, by je mieć. No tak, z jednej strony racji. A że już tak patrzę i mam 99% wykorzystanego miejsca, także nie wiem, czy wszystko zdamy radę zainstalować. Jeszcze jakieś narzędzie zostało, co tutaj dali nowego? Ej, bo jakbym sobie ustawił włączenie mikrofonu na Enter, to będzie działało dość źle, czy dobrze? Nie, już jest dobrze, spokój. Ale nie, bo ja muszę tu i tak przestawić. Spokojnie, nie stresuj się. Numeryczny, to ten zwykły Enter też to będzie tak łapał? Nie wiem, czy to zależy, jak jest. To dam na numeryczny 0. Aktualizacja do smoku. O Paweł. Ja nie wiem, po co ty wychodzisz i wchodzisz, potem wchodzisz i wychodzisz. No Paweł lubi latać. No. Jakaś mapka. I na niej nie gram. To jest 200 mega. Samo przez się. Odinstaluj. Co to za mapa? Te leśne, takie co bez pól praktycznie. No dobra, możemy teraz ładować. Jakaś nowa naczepa pod tego tira. Ale 65 ton tylko. Straszne nierówne to nasz miał. Jakieś nowe do przewozu Bell. Nie wiem co to, beczka jakaś. Wywrotka. Odciągnik. Ej Paweł. Paweł. Co? Ty grasz może w ETS-a dzisiaj, nie? Cześć, nie gram. A to teraz nie? O, nawet lampy dali oświetlenie. Infos. Ej, to poczekajcie. To. Dobra, to oczekuję. Wszystko? No to chyba wszystko pobrajone. Czyli można odpalać. Siema Bartex. I gra wieloosobowa. Tak jakby się pojawili może. Może Olek nie zapomniał po 3 tygodniach? Już grę. American ten... Drummer Farm. I to jest to. Roman, jakie końcu? W końcu najwyżej. O właśnie. Wy gdzieś ci wygwizdało. Tak. Ciekawe, czy Jarosław się pojawi. O, trzeba to ma ze dwóch. Okej. Smacznego. W takim razie. O,
To jest satelitania. I to dokładamy. To. I chyba, no dobra, zostaniemy przy tym. Sample, a gdzie jest oświetlenie? Właśnie. Tam nic nie miałem do pobrania. Wszystko pobrałem. Te tiry. Może dziś wcześniej wrzucili. Tu. No jeszcze 5 sekund i odpalam. Że spokojnie. Mam, ale mam wyłączone. To by nie kusił, jakby ktoś grał. A nie odinstalowuję modu, dlatego że one z ModHuba czasami znikają. I później nie ma. I tak nie, za bardzo nie mogę później używać, bo się okazuje, że inne osoby, mimo że ściągają wszystko, to nie mają już tych modów. Dobra. Kontynuuj. W standardzie damy 2. Serwer, tak jak zawsze, jest Smic Live. I możemy zaczynać. Także się już ładuje. Nasza prawdziwa farma. No. Mam nadzieję, że wszystkie mody udało mi się dodać, że czegoś tam nie przegapiłem. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. Lampy dodali na przykład, które można stawiać. A, to też dawno było. Nie te takie samojezdne wózki akumulatorowe z lampami. A jakie? Normalnie lampa taka, no nie wiem jak to ci nazwać, uliczna, chodnikowa. Słup zakończony lampą. To nie wiem, jak jest zasada ich działania. Pewno świeci. Tak, ale jak się włącza? Może w nocy? Jak to lampa? Wow, jestem na farmie. Jak to tu działało? Ty, ciągników nie ma. To ostatnio robiliśmy. Sianie było. Tak, sianie było. Sianie. Dobra, przejrzę całą mapę. Tak, to był ostatni live, to sialiście tam. Słonecznik jest prawie wszędzie, ale to jedno wielkie pole 15, 14, 16, 17 jest niedosiane. I jakiś sprzęt tam stoi. Ej, bo czacha, gra w Eurotracka. Ja może bym poszedł na dół na kadłub, żebym pokazał na lepiej pogrąć. Nie, masz siedzieć i patrzeć na farminga. Sam teraz siedzieć tutaj. O, Adam, chwilę, to zaraz dojdzie do ciebie w tym roku. Teraz chyba są jakieś śliweczki. No zajęć na pogrosę. Co się będzie robić? Nie. No nie. Co jest? No czekaj, no ten tu co jest, a tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Tego też nie mam teraz w grafie. Ale co ci przeszkadza, co ja nie rozumiem. Ale co, no co ja tu sam jechać? Aha, ty nie masz z kim jechać. Ja też nie mam z kim jechać, ty, bo tu mi dwa ciągniki stoją z siewnikami. Na polu i też nie ma kto wsiadać. Już dwoje się wrzuca, wsiadę. Akurat, uwierzyłem. I w Skodę wsiądę i dojadę. Nie wiem co. Siema, siema, Adam. Świruję. No, ogólnie mogliby wpaść, pomóc. Po prawej to jest Olka chyba, z tego co pamiętam. Tak, wiem.
No ja przecież nie pojadę tamtym jak ten. Tu zagradza. No to zostaw go, nie? Jak coś to ten. Nie go wina, że to zostaw. Nie wiem, czy nie widziałem. Dobra, jak to leciało? Cholewcia, ty nie pamiętam. Ten, znaczy... złóż, podnieś, włącz. Słonecznik, jedziemy, dobra, słonecznik. Czy muszę? Nie, światła są, dobra. Aha, poszedł. Ale wyrwał. Ty, ale już ci powiem, że na tym Discordzie tutaj to sporo osób. Był jakiś Hubertus, który chyba był bardzo krótko, bo nie ma nawet widać. Jakiś pro. Chociaż no nie ma widać. Generalnie dużo osób korzysta z Discorda, także. Dlatego, że jest choćby darmowy, nie? Na wersja mobilna. Za TS-a płacisz. Ktoś się wbił? Nie. Nie. No, jakieś plum-plum słyszałem. Ale to chyba od ciebie. Ale to co, to jakiś przekłos jest, czy co? Co? No ja mówię, że ja słyszę to, co ja mówię, delikatnie w tle. Tak jakby, nie wiem. To co, to nagle mikrofon mi złapie, to są jakieś fakty? No chyba, że dźwięk jest puszczany nie tylko na słuchawki, ale też na głośniki. Nie. I tak to byś słyszał ten basket. Ej, wyłączę w ogóle tego. W czym wyłączyć dźwięk? No to wiadomo, że jak wyłączyć dźwięk, to nie będzie słychać, nie? No to ja cię słyszę, ale to jest strefa. Nie. Nie wiem, tajemnicy. Ty masz coś tam. Jak ja mam co? Na mnie zwalczyć. A może czekaj, że ja tu coś tam zrobić. Ale nie wiem. Ot, zagwozdka. Ja się nie mam co robić. Nie. Zaczekaj, wyłączę na chwilę. Głośnik, głośność, no ale to jest głośnik. No, a to skąd przedźwięk się robi, to nie wiem. A może jakbym to słyszał, ale to nie wiem. Ale teraz na przykład nie słyszę siebie chyba. No nie. A teraz? A teraz nie wiem, bo nic nie mówię. Słyszysz? Halo, halo? Nie. A teraz? A teraz nie wiem, zobaczę zaraz. Nie. Aha. Nic nie przestawiłem, ale... Nagle przestało. Niezbadane są wyroki. Dobra, to sobie zasiejemy tutaj słonecznik jeszcze i to chyba jest ostatnie pole, które mamy tu do obsiania. Dobra, teraz szybka analiza tych z Discorda. Adam będzie grał w Gomeda, nie wiem. Hunter nie wiem, co się tam dzieje. X gdzieś tam do koleżanki na Talon poszedł.
Tędy. Ja nie wiem, czy ja ci powiem tak, jeżeli frekwencja się utrzyma w ciągu godziny, taka jak jest teraz, to ja też idę. Gdzie? Nie wiem. Coś sobie porobię. O, teraz siebie słyszałem. A czekaj. Mów coś teraz. A, bo... Jedna słuchawka leżała naprzeciwko mikrofonu? Nie, a teraz weź coś mów, coś słyszysz się? Nie. I ciebie dużo głośniej. No bo ja mikrofon miałem u góry. I dlatego aha. Miałem go schowanego tak przy wylocie tego. Ja słuchawki zdejmuję, patrzę, a tu mikrofon z boku. No, czyli wszystko się wyjaśniło. Tak. Trudne to było. Gdzie jest Jarek? Ja muszę się spytać, gdzie jest Jarek? On jest na fejsie może? Czekaj. Jarek, Facebook. Próbuj. A, bo dobra. Kij z nim. Nie ma go, to nie ma. No hejka, Akardo. O, Akardo, to ja idę na czat do niego dzisiaj. On nie chce na Discorda, to ty idziesz na czat, tak? Tak. A Kardu pysiowaty idzie do ciebie. No mówię. No i cię słyszę. Aha, o to chodziło. Że ty jego namówisz na Discorda. No co się wstydzisz, Ricardo? Mam pomysł. Nawet za pierogi? Tak. Ja. Nawet za to. Kurde. Cholera, no to ja nie mam już pomysłu. Aha. Teraz nie będzie pierogu, będą ciastka. Jakoś tak dziwnie ogląda się farminga bez głosu. Czemu bez głosu? No bo tak będę jeszcze ciebie słyszał. Aha, farming. Będziesz miał echo. I to opóźnione sporo. Ale powiem ci, że nie masz takiego dużego opóźnienia jak kiedyś było. Wiesz? Znaczy no słyszę, bo słyszę to co mówię po, nie wiem, gdzieś 5-10 sekundach. No, coś takiego, a wcześniej to było ponad pół minuty. Rozwija się. Tak. Niedługo będzie rozumiem ten. Ej, za w ogóle, ja miałem ci adres wysłać, tak? Mi? No. Podawałeś. Kiedy? Ten błot na numer zachlapany. A, no tak, podawałem się. To pan.
Nie no, zapomniałem. Normalnie nie ma pomocników. Trzeba to wielkie pole samemu ogarniać. Nie, mam ten sam problem. Czekaj, wyślę mu zapłat do tego czacha. A je na ile on ma lat tak na oko? Coś jak Paweł głosowo. Wiesz, jak grałem w dzień, to on tam na koniec wszedł tego, no i... No to, to już... Powiedziałem mi, żeby się zgadali z Pawłem i sobie jeździli. Mieli się spotkać we Wrocławiu. Aha, bo to za wiele nie pojeździsz, bo on ma podstawkę. No to co? Ale ma ETS. Ale podstawkę. No i co z tego? Całkiem podstawkę. I co z tego? Podstawową nawet, podstawkę. Może mieć nawet tylko same Niemcy. A Kardo, oddam ci jak ten, jak wejdziesz na Discorda, to wtedy ustalimy termin oddania. Ale na ETS-ie, jak tam byłem koło Osberg, czy jakoś tak, to ten. Na ETS-ie? ETS-ie. W Szwecji, jak byłem tam u góry samej, nie? Na północy. Przed zjazdem do miasta, gdzie miałem dowieźć przyczepę, a tylko jeździłem po to, żeby miasto mieć odkryte. Aha. Gościu postawił w poprzek dubla. To nie. Nieduży zrobił korek. Z 10? To. Ale co, na Europie dwójce się lepiej gra niż na... Na dwójce to było. No wiem, ale lepiej się gra. No. Wsteczny i ten. No. Wycofałem się, trzy tiry za mną jeszcze były. Wycofałem się na zjazd. Okazało się, że tam poprzedni zjazd też był do tego miasta, tylko firma była na drugim końcu. Mhm. Sobie naokoło dojechałem. No, jakieś jełopy jeżdżą, w ogóle ja nie wiem, co to się... A z tym, co Paweł jechał, bo ty tam wszedłeś wtedy. Z telefonu na Discorda. Tak, to chwilę wszedłem, ale no. Dziwnie się gadało. To on mówi, żebym z nim jechał, bo on jedzie już z Poznania do Hamburga. A, to wiem, to co było, to co mówiłeś, no to wiem, no. To pamiętam. On mówi, dobra, no to ja tam odstawiłem przyczepę. Przeniosłem się do Poznania, znalazłem jakąś przyczepę do Hamburga. Wziąłem się pod pierw. Pytam się, ile przejechałem, ile masz? 300 ileś tam, nie? Mhm. Nie, ale podobna końcówka, ja miałem 500 z tą samą końcówką kilometrów, a ja miałem wywrotkę. Mówię, dobra, to ja cisnę i zobaczymy, czy dojadę. No. To go przegoniłem, dogoniłem na tym 78 km przed celem. A miał 200 km przewagi. On wziął rynek zewnętrzny. O Boże. On 90, a ja po 150. No to nieźle, nieźle. Powrót na pole. O, widzę, dodałeś do linku Discorda, że obowiązuje regulamin czatu. Tak. Czyli ja mam zawsze rację, ty niekoniecznie. Nie no, kwestia jest taka, że ten live jest, kanał live jest. Co to jest? Nie, już zablokowałem. Mafia znowu. Ten live jest do live'ów? Kanał głosowy? No wiem. No.
A jak potrzebuje ktoś, to tam sobie te drugie. Zresztą tych kanałów tam można natworzyć, żeby było Ta. Do wyboru. Ta. Zresztą tu to na live, co tam jest ograniczenie do 61 osób, to tak. Zapominam ciągle przestawić. Na nieskończoność. No tak jak testowałem, to tak się ustawiło i tak. Zresztą pamiętasz. Jak ci kanał niechcący oddałem. Znaczy, no. Znaczy cały serwer. O, zaakceptowano zaproszenie do znajomych grona. Czacha? Ta, czacha. Czacha dymi. Ta. W grze Euro Truck Simulator 2. Ale jeszcze nie jestem gotowy do jazdy. Dobrze, w jakim sensie? Czujesz się nieswojo? Nie, muszę pilnować czatu, dopóki Jarek nie przyjdzie, no bo widzisz, mafię wbijają. Siema gameplay. Ej. No. Aby tak. Nie. Jednak nie. Także jakby ktoś chciał sobie pogadać, to tam w opisie macie link do Discorda. Można się wbić, pogadać. Oczywiście, żeby nie było wolnej Amerykanki i takiej chałtury, to najlepiej tam się odezwać na czacie tekstowym i dopiero dostaniecie prawo głosów. No. Ale nie odbieram. Ryb? To wtedy kończę. Ale... No siema, Cardo. A Cardo? A, no byłem... No coś jakoś krótko ostatnio. A co to gameplay? Jakiś taki ucieszony, lol. I masz rację, radość to podstawa. Tak, dokładnie, potwierdzam. To twoje motto. No dokładnie. A jak? Trzeba się wszystkim cieszyć. No. Tak, i dzisiaj sobie zasiejemy ostatnie pola, a później będą wielkie, nie wiem co to, żniwa? Tanecznik to też żniwa? No a co? Nie wiem, dłuba, nie? To może tak, nie żniwa, a będziemy kosić. Tak. Kabanus. Pamiętam cię. Siema. Był kabanos przed urlopem. Jest Jarek. Ja go rozpoznam. Był godzinę temu, ale zazwyczaj jak do niego napiszę, to on odpisze. On ma dzisiaj ciężki dzień. A czemu? A co się stało? Zmęczył się. Czym się zmęczył? Dniem wczorajszym. No co się śmiejesz, naprawdę? Tata. Bo on się odezwał tam na czacie, z roboty jak wracał. A to wiem, to coś widziałem właśnie. No. Omega, o jest ten debil. To może z nim się uda pojeździć, z nim też jazdy są niezłe. Siewaty, czy ty starasz się cały czas mnie namówić na ETS-a? A dlaczego? Nie wiem, bo cały czas mówisz, z kim tu jeździć, z kim tu jeździć. Nie no, ja cię nie próbuję namawiać. Nie wiem, no lud się domagał farminga. Ja wszystko rozumiem.
Ciekawe, czy jest piosenka o Edesie. Kabana, za ten głos drugi, co słyszysz, to jest pysiowaty. Tak. Piosenki. Muzyka do grania w gry. Okej. Okay. Erbanskes, siema. Jakoś tak, sorry, jak coś przekręciłem. Ale czasami byście się zlitowali z tymi nickami. Zresztą mojego też nikt nie potrafi przeczytać, nie wiedzą jak... Ale co przeczytać? Nick. Nick. Nick? No. Full? SMG. Nie, no zobacz... No właśnie. Perfect English. SMG. Tak, no PS4. Powrót na farmę. Przecież ona cały czas używana, chłopie. A no ta, bo Szymek nawalał wczoraj przecież. No. Tak. No już sam nie wie, czego się czepić. I na lapku, i na konsoli. A ja tu sobie lecę i sieję. Jakie fajne pole wielkie się zrobiło, tu trzeba zasiać. Ty, a może ja bym też te farmy... Nie. O, wezmę sobie na zworze zboża do tego, do Sudosa i kupię sobie jakiś mod tkan sobie ściągnę i będę jeździł ze zbożem. Czyli co, jak bumerang? Nick jest po prostu jak bumerang, tak? Enbarcex. No, jakoś tak. No. Może keks? Nie wiem. Ej, no co ja mam? Ja nie wiem, co ja mam zrobić ze sobą teraz. Pysiowaty się zagubił. Jak to tak może być? Jest po 22, nie ma ETS-a. Nawet kierownica się nie kręci. Jeszcze ma to... Jak nie? No bo muszę ją tego przestawić, żeby się kręcił, a tak ma siłownik taki, że się skręcić prawie nie da. A, no no. Na świeżo po kalibracji. Ten pan na E-sie pyta, jaki keks. Zresztą masz podgląd, czy nie masz już? Mam. No. Ja bym nie miał podglądu. Ja nie wiem, jaki keks. No bo ciasto, to o jego niku keks. Rozmawialiśmy. Nie, a takie ciasto keks jest. Ale o jego niku rozmawialiśmy, że nie wiem, jak przeczytać, że mogliby się zlitować. Aha. To ja nie wiem, ja już zapomniałem. Nie ma jak dobra pamięć, tylko krótka. Albo właśnie dlatego tak. Dobra, bo krótka. No właśnie. No mówię ci, ja czasami trafię tak się... Kurde, zaraz mi się skończą nasiona w tym ciągniku. Spoko, już jadę, czekaj. Ile ton chcesz? Przywieziesz 24 czy dublem 34? Na lawecie 61 ci przywieziesz. Tylko nie wiem, jak ja bym się połamał w tej twojej wsi tam. Oj, ciężko to by było. Najwyżej bym ci drogi poszerzył, bo jakbym skręcał, to by się płoty łamały. Ale wiecie co? Mimo... Sekundę... Mimo sekundę czego? Nie, już... muszę podkręcić ten czas. Zlituję się nad tym. Jedną osobą, która ogląda. Ale co ci chodzi, bo nie wiem. No, zrobię, żeby było jaśniej. Bo patrzenie na ciągły, ciemny ekran i przesuwający się ciągnik, bo jedyny jasny punkt, jest wysoce nudne.
Nie mówiąc o tym, że jeżdżenie w kółko, patrzenie jak ktoś jeździ w kółko siewnikiem, to jest nudne. Nie, dla mnie to nie jest. Dla mnie to jest fascynujące nawet, jak ty tak równo jedziesz, to po prostu ten kurz z tyłu to jest normalnie OS. Ja idę jeszcze tak ustawić, o. Normalnie pełna akcja. Jak to podskakuje. No, normalnie, taki kurz, a te światła jakie fajne, takie jeszcze w polskim tym biało-czerwone, OS. Normalnie. Ten? Jak chcesz, to może być, bo można go opuścić. Sam bym wsiadał. Ale to tak za wiele nic nie daje. Jak ja go opuszczę. Znaczy, teoretycznie on jest napędzany przez te koła. Mhm. Ale tak naprawdę to on i tak mi dostarcza nasion. Bo sam siewnik jest w małej pojemności. Ty, SM, bo ty tak trochę biedation. Jak biedation? No, 87 tysięcy masz. No to nie jest ETS, panie. To jest prawdziwa farma, prawdziwe życie. Widziałeś, żeby rolnik miał tyle pieniędzy w portfelu? Przecież jeździłeś tyle ciężarówką, tam dorabiałeś sobie, no to gdzie twoje pieniądze? A, rozumiem, 10 będzie. Zaraz wracam. Tak, no okej, dobra. Wiem, że w realu się opuszczonym, bo wtedy jest napędzany podajnik z tego. Bo on ma tutaj ślimak i podaje, teoretycznie nasiona podaje, widzisz? Jezus Maria, tak szybko poleciał czas, że to co siałem to już zarosło. Zaraz będzie do zbioru. A ja tu jeszcze wszystkiego nie obsiałem. No to Houston, mamy problem. A mam nadzieję, że druga faza nie wskoczy, bo po pierwszej fazie jeszcze mogę jeździć, drugą będę niszczył. No swój słuszny wiek mamy. Także poniedziałkiem się nie przejmujemy. Chociaż ja osobiście to może i tak. Bo to jest pierwszy dzień po urlopie. Będzie wrócić do roboty. O! Dobra. 5 rano może być. Bo zaraz mgła walnie i będzie gorzej widać. A dziękuję. Jak się podoba, zapraszam do subowania, dzwonek, wtedy wpadnie zawsze informacja, co nowego się pojawia. Znaczy co nowego, o live'ach będziesz miał informację. Nie wiem, czy jesteś sam, bo wyświetla mi, że 3 osoby ogląda. Chociaż ten wskaźnik, ile osób jest, to dziwnie pokazuje. Bo kiedyś chyba z 6 osób pisało na czacie, a on pokazywał, że nikt nie ogląda. Także to, co on pokazuje, to bywa bardzo mylne. Aha. Czyli ty też jesteś tym jednym
jednym z tych, co się nie mogli doczekać farminga, tak? No w tej chwili też u mnie dwie już jest. Ale wtedy jak pisałeś, że jesteś sam, to były trzy. Także mówię, no... Za bardzo nie zwracam uwagi na to, co ten licznik pokazuje, bo... Często, gęsto odbiega od prawdy. No i mgła się robi. Mieliśmy ciemno, teraz będzie jasno, znaczy blado. Też nie wiem. Może na przykład to było jak ten. Na ostatnim live'ie przed urlopem z ponad dwa tygodnie nie było streamów. I tak była informacja o tym, że to jeden z że to ostatni stream przed urlopem, żeby subskrybować i zaznaczać dzwonki, żeby wiadomo kiedy powrót. I się dosyć posypało subów, to może wtedy. Dobra, zaraz mi się nasiona i nawóz skończy. W tym ustrojstwie. A tak dużo nie schodzi. Jestem my friend. Oko. Jakoś strasznie powoli tutaj schodzi te nasiona i nawóz. Całe kółko chyba zrobię i jeszcze nie skończę. Jak widzisz, mam. A już na oparach leci. Zbiornik otrzepuje z nasion. 13. Ty, SN. Wiesz, że przez ile czasu będzie się taka frekwencja uczyć? Jaka frekwencja? Nie wiem, coś gadałeś wcześniej. A, że jak nikogo nie będzie chętnego do oglądania, tak? Mhm. No, że przez godzinę i spadam. Jak nie będzie zainteresowania. Zdążę zjeść. Jakiś ty milutki, no nie. Dobra, pusty. Jestem szczery do bólu. Ja krewa. O, przypił się. O, i się podniósł, dobra. A ten z tyłu? Złóż się wnik. Ej, czemu odłączyłeś ten z przodu? Bóg chciałem podnieść. No puste już mam, muszę zjechać tym. A tym bardziej, że tam z przodu czeka pełny. To jest taka mgła, że za cholerę nie widzę, gdzie jest brama. O, Eszen, bo ty jesteś informatyk. Wytłumacz mi dlaczego. Jest takie opóźnienie zawsze na każdym streamie, przez co to jest? Znaczy, o jakie opóźnienie ci chodzi? To, że te 10 sekund, 10-20 sekund? Mm-mm. A co? Że nie nadaje na bieżąco, tylko po jakimś czasie zawsze jest ten. O co z tym chodzi? No bo ja puszczam obraz stream.
to leci na serwery, tam jest przetwarzane i dopiero widzowie to z powrotem strumień pobierają. Dla mnie to jest czas, że tak powiem, zajebisty. Jak 10 sekund tylko opóźnienia. Ja aktualnie puszczam jakieś 4,5 do 5 megabitów strumień. Dobra, dziękuję za wyjaśnienie. A jakby sobie sprawdził na laptopie karta ta sieciowa, ile pobiera? A jak to sprawdzić? No, menadżer zadań i ten. Poczekaj. Menadżer zadań, czyli na pasek dolny, tam gdzie jest puste, prawym przyciskiem i tam masz menadżer zadań. Wydajność i bierzesz karta sieciowa. I tam masz wykres up i down, nie? Down i down to jest pobieranie download. I w tym... I download, ile tam masz, to tyle jest, powiedzmy, że pobiera ten strumień, nie? No jakie masz teraz tam pobieranie? No oczywiście Discord jeszcze dochodzi, nie? Ale gdzie to było? Jak gdzie to było? No menadżer zadań, wydajny, co dalej? No i masz karta sieciowa. Ja mam użycie procesora i... No, na samym dole. Internet albo Wi-Fi, nie wiem z czego korzystasz. Wi-Fi. A ty Wi-Fi korzystasz? Mhm. No to Wi-Fi. Ile ci tam masz? Masz up i down. A czym ty gadasz? Dobra, nie było tematu. Wysyłanie, odbieranie. Dwie wartości masz. Jak klikniesz na kartę sieciową, to masz dwa wykresy. Wysyłania i odbierania. W kilobitach podane. O, to ja widziałem coś takiego. Czekaj. Jakaś aktywność sieci. A wziąłeś w ogóle ten poszerzony? Taki poszerzony. No coś kliknąłem. Więcej szczegółów czy coś takiego na dole? No, pokazuje mi, co tutaj mi pobiera. System, Steam. Jakieś coś tam. Dwa Discordy. I Chrome. Jezu, sicku. Nie tędy droga. Dobra, nie było tematu, graj. Spoko. Nie było tematu, ja już włączyłem, ja już... Menadżer zadań. Ja na tym drugim, co streamuję. Menadżer zadań, ale... I teraz masz każde procesy i tam różne. Procesor, pamięć, dysk, sieć. Tak? Wyświetlone. Poczekaj. Na tym okienku, co masz na dole napisane? Więcej szczegółów, czy mniej szczegółów? Pod wydajnością? Na samym dole okienka. Całe okienko. Menadżer zadań. No ale menadżer zadań i co mam? Usługi, wydajność, sieć, procesy, aplikacje... Na samym dole co jest napisane? Mniej szczegółów, czy więcej szczegółów? Mniej. Mniej. Czyli masz dobrze, no. To bierzesz, dajesz na wydajność i przewijasz na sam dół, masz karta Wi-Fi z lewej strony. Masz Wi-Fi napisane, nie? Ja mam Windows 7. Przy wydajności? Nie, mówię o system, bo nie wiem, czy ty był dobry w tym. Nie mam, ja mam jakieś pamięć fizyczna i takie raz. No, pod spodem jest dysk. Nie, pod spodem jest pamięć jądra. Dalej. Co masz? Obok mam system. Takie dojścia, wątki, procesy, czas pracy. Zadeklarowane myby.
No ale to mi chodzi w pionie, czytaj. Masz CPU, czyli procesor, no. Później masz pamięć, pod nim tak. Masz dysk. Nie. Dobra, nie, bo już mi łeb zaczyna boleć. Jak klikniesz, to masz wysyłanie, odbieranie. Na Wi-Fi, jak klikniesz. Ja teraz na przykład wysyłam, tam mi skacze do 6 megabitów na sekundę. A ty masz po odbieranie, ja wiem ile, nie wiem. Właśnie jakbyś to zobaczył, to byś widział, jak jest strumień kompresowany. Czyli obraz. Dobra. Wiem, że działa, także jest git. Nie chciał lekcji, no. Co ty, już mnie łeb rozbolał. Od wiedzy? Taki? Za dużo naraz. No dobra. Jedź dalej. Co sądzę o dodatku Platinium? Nie za wiele sądzę, bo go jeszcze nie ma, nie? Prezentacja, były tam jakieś filmiki i tak dalej, coś pokazywali, a tak naprawdę te filmiki to były tylko pokaz slajdów. Będzie Bizon. Nie, było z Gamescomu, były filmiki już. A były. Chyba, że. No były, to nie wiem. Oglądałem. Ale Bizona nie pokazali w tym. Wszyscy cały czas do tej trzciny cukrowej, co to tam będzie. No bo to będzie taki największy. No, a Bizona... Kate, no to... A... Mnie to właśnie to mało obchodzi, ja Bizona chcę. Oni ci nie chcą Bizona dać, no? Nie chcą mi go pokazać, jak to... Bo ja nie wiem, jak będzie z dźwiękiem jego, wiesz? No, byle lepiej od tej Skody w ETS-ie. Podejrzewam, że dźwięk będzie taki sam, albo podobny do tego New Hollanda, co jest tam taki ten mniejszy. Bo jak go włączasz mucenie, to też taki, taką przygazówkę lekką robi. Tak. To New Holland tak wydaje, robi. To mi się wydaje, że tak będzie też. Bo miałem tutaj New Hollanda, ale go opchnąłem. Mhm. I on też ma taką fajną przygazówkę. A mam ten ruski, ten taki obudowany jakby w mydelniczkę. Tak, ten z kartonu taki. Nie! A, ten Gorosel coś tam. Nie tego, no... MFA, tylko właśnie ten, no, tylko drugi. Russell coś tam. Tak. Tamten to w ogóle, jak odpala, to coś podobny dźwięk do Skody ZTS-a. Dobrze, że się nie rozpada ten kombi. Nie, on jeździ, dobrze wszystko robi, tylko no... Nie mogę się przyzwyczaić do tego dźwięku takiej suszarki, czy co to? Nie wiem. Aha. No to kombinują w tych DLC jak mogą, tylko tam. I tak samo jak mody tworzą, to też wiesz, łatwiej jest gdzieś czegoś podciągnąć. Mój samochód ma 18 kół. Żaden nie dorówna. Żadne z nich nie dotyka asfaltu. Tak. Leży na boku i kwicze. Odpalajcie z nicze. Kto tak gadał, że leży na boku i... O co to? Co? Co stało? Ktoś napisał, elo ludzie. O, gdzie? Gameplay Thompson, witamy. Rola widza, pyk. No, ludzie. No to gameplay może teraz na ten głosowy przejść. Tak, zapraszamy serdecznie. Drzwi otwarte. Ja musiałem w Discordzie u siebie gdzieś tam pogrzewać za mocno. Bo ja nie mam tych piknięć, jak ktoś wchodzi czy coś robi. On napisał i było takie plup. A ja właśnie nie mam tego. Musiałem gdzieś tam w ustawieniach odznaczyć. No mogłeś. No tu w tym Discordzie to wszystko jest na kwestii odznaczenia i zaznaczenia. Tak. Ale ma dużo konfiguracji, możliwości. No trochę. Nie jest źle. A jak nie jest źle, to znaczy, że jest dobrze. Tak. Potwierdzam.
No jak dadzą ten, wracając do dodatku Platinum, jak dadzą, no to trzeba będzie go oczywiście ograć i zobaczyć co tam. Mhm. No będzie trzeba, czekaj. Angielski. To na dzień dzisiejszy to mi się skończyło to miejsce przeznaczone do ładowania modów. No na razie. Dzięki, że byłeś. No i zapraszam na kolejne. To dnia coś będzie. Mocna zmiana. Albo ETS, albo FS. ETS albo ETS, ja słyszałem do... ETS albo FS. Specjalna wersja wymowy dla pysiowatego, dużymi literkami. Wszyscy... O, halo, gameplay, witamy. Co tam się dzieje? A nic, wszystko w porządku. O, bez słuchawek. No, tylko słyszę siebie jeszcze raz. To jak bez słuchawek, to zalecamy nadawanie przez naciśnięcie guzika. Tak. Wy się macie, czemu sam sobie przytakujesz? Halo. No witam. Co tam? Już nie pogadałeś się. No, sam ze sobą gada. No chyba ty. Ale tak śmiesznie słychać. A czy ty gameplay nie będziesz miał tego? No bo ciebie to ciebie nie słychać. Nie? Ale jak mówię coś długiego i chcę siebie, to zapomnij co mam powiedzieć. Ciężko jest mówić jak siebie słyszy z opóźnieniem. I zaczyna się od złowali. No dokładnie. Gameplay zmień w ustawieniach, żebyś nadawał na guzik. Czemu? Bo słyszymy echo, wszystko co mówimy to się powtarza. A, dobra. Aha. Echo! O, prawie nie działa. Echo! Działa. Nie działa. O, działa. Nie. Nie jest lepiej. Ale nie, chociaż czekaj. Bo to tylko się włącza, bo... A, bo on wtedy powiedział, tak. No właśnie. Dobrze, już jest, okej. Okay. Także... Możesz jest nadawać. Git. Jest git. Będzie mniejsze echo. Sorry za kolegę, nowy. Który? W sensie... Ten, co się odzywa cały czas. Do której live? Ty pierwszy. A nie wiem. A kto się odzywa? No ty cały czas. Dlatego ty pierwszy powiedziałeś, że nie jest dobrze. Do której live? Tego nigdy nie wiadomo. A. Wczoraj się skończył jakoś... Czwarte. Gdzie? W pół do piątej? Do drugiej nad ranem, no. Nie, no co ty? Po czwartej kończyliśmy. No co ty gadasz? No naprawdę. No nie wiem, no sobie policz, a my jest przecież z wczorajszy stream to jest tam ponad 5 godzin. Nie będę teraz wchodził już szukał. A to 24 na dobę. Weź pójść takiego. Ja już pamiętasz ten nasz plan taki? No. Ale to... Ale to dziś... No, to trzeba będzie zrobić. Przygotować się odpowiednio i wtedy można specjalnie jechać. No, ty masz akurat drugiego lapka, to tam by się puściło tego. A ty na drugim też. I tak jo. Ciao.
Czemu przez Discorda, a nie przez TS-a? Bo Discord jest darmowy. TS też. Nie. Znaczy zależy, jak zakładasz swojego, to nie jest darmowy. Grasz. Znaczy gadasz na serwery. No właśnie. Ale aplikacja też nie jest darmowa. Mhm. Za aplikację musisz zapłacić. No. Są darmowe instalki. Nie ma. Na mobila? W necie gdzieś tam są, no ale to... Ja nie mówię o piractwie, no trzeba na legalu pracować. No, zero pirata. No, to nie są takie... Niektóre rzeczy, że tam można sobie coś tam... Ty, SN, może kupisz farminga na PC? Hej! Co? Paweł. No wiem, że Paweł. Aha, nie, nie kupię. Znaczy, że to co to znaczyło, nie zdziwienie, że się ktoś odezwał, tylko że czy ja kupię tego farminga. No ale tak byśmy sobie pograli. Kup sobie konsolę. No ale to ty masz wtedy miesię wydatek. Tylko farminga, ja muszę całą konsolę plus farminga. Ale wtedy ile byśmy mogli sobie pograć? No tyle samo co na PC-cie. No co ty? No co? Na PC-cie się. Aha. Nie wiem co. No patrz, tak byśmy farmili. Dobra, trzeba muszę też sprawdzić. Też grać, jakbyśmy byli gdzieś tam na wyjeździe był. Dalej słuchaj takie echo? Mhm, jak masz włączone to tak. Słuchawki załóż po prostu. Dobra, wszystko mamy obsiane. O, już skończyłeś. Szybko poszło. Fajny kawałek. Patrz, już druga faza nawet ten wzrostu to... To było na poprzednim streamie. Dobra, to teraz tak, nawożenie. O! Macie ciapki. Biegowate jakoś wyszło to pole. Zaraz załóżmy, że... Okej. Okay. Załóżmy, że to jest nawiezione. To wiecie co? To nie mamy co robić. Wszystkie pola nawiezione. Teraz sprzęt ściągnąć. Jedziemy na farmę z świniami. Co tam ciekawego powiesz, Thompson? Odstawię tylko te siewniki. Gęsto, ja weź ustaw na ten, na przycisk. Już miejsca nie ma. Dobra.
No może teraz da się. Bo echo było niemiłosierne. A sam jeszcze mam kultywator. To kombinuję, żeby nie było tego echo, tak? Echo będzie, dlatego że ty oglądasz streama i po prostu twój mikrofon słyszy to. A jest 10-sekundowe przedstawienie. Jedyne co, żeby nie było echa, to jeszcze... A nie, no jak będziesz oglądał streama i rozmawiał na Discordzie, to będziesz miał zawsze. Jedyne minusy tego. Tak. Dobra. To lecimy po drugiego. Jeszcze zerknę tylko jak tutaj. Właśnie, co tu u zwierząt słychać? Czystość tylko rozpacz, reszta jest okej. Okay. Krów trochę, ten świn trochę za dużo. To będzie powywozić. Tutaj kurde widzę, że Paweł 12 i pysiowaty na tym czacie głosowym, a nic nie słychać ich. Siewaty ma ZW i wyciszył mikrofon. Paweł ma na guzik, bo tak samo miał problem jak u ciebie. Ale już nie mam. A, już nie masz problemu. To teraz masz normalnie głosowo uruchamiane. Na przycisk. A, na przycisk, kto? No. Paweł, na przycisk sobie ustawił i... Przez to nie ma echa. Ty też masz ten przycisk? Ja nie mam przycisku, dlatego że ja na headsetie jadę. A, okej. Okay. Więc mikrofon nie słyszy głośników. Gratuluj tu w ETS na multiplayer? Pewnie tak. Dobra, ten ciągnik odstawię i się zabieram tutaj za oczyszczenie. Najlepszą maszyną, jaka jest. Okej. Okay. O właśnie, miałem zobaczyć, co tam z tych dodatków. Obiekty, coś tam było do dodania. To wszystko było. Płoty. Młyn. Czemu to ma z przodu siewnik do nawozu podczepiony? To nie jest siewnik, to jest dodatkowy zbiornik.
A taki jak siewik na wazu, bo mi to przypomina siewik na nadwozu, taki zwyczajny. Jak siewka wygląda, ale to jest zbiornik. 1000-1500 pojemności. Do nawozu. Znaczy nie, ten. Nasiona. Teraz ja słyszę echo, jak ja mówię u kogoś. Ja nie wiem, gdzie ty słyszysz echo. Zaraz zobaczymy tylko, co tutaj doszło. Te rampy były. Można sobie te belki postawić do składowania drzewa. O, nawet już takie rozmieszczone 4 na 4 metry. Ciekawe. My to zawsze z Beżantem kombinowaliśmy sami. Jeszcze na 15 to braliśmy po prostu ten drzewa, sadziliśmy sobie równo. Przycinało się i były belki. A teraz może sobie o tutaj 4 na 10. No fajne. Czy tu coś doszło? O, było. Ten. Coś w rodzaju widlaka, łyżki na widlaku. Lawety. Nie wiem, czy czasami to ta nie była, co tam. Chyba tak. Czerwona. Lokalizacji. Był jakiś zielony ładowacz. O właśnie. O, taniej. No nie wiem, ciut słabszy tylko tego New Hollanda. Czego ty tam znowu szukasz? Patrzę, co nowe mody doszły. Bo było trochę ich do instalowania. Musiałem mapę jedną usunąć, bo się pamięć na mody skończyła. Jak pamięć na tym PS-ie? Tam jest chyba 4 giga odizolowanego miejsca na mody. Po prostu jest miejsce przydzielone dla gry. To nie korzysta z całego dostępnego miejsca, tylko zarezerwowane jest. Kurde, był jakiś ciągnik. Chyba ten Fendt 800. Co tutaj mają ciekawego? Tak, tak. Przedni zaczep. Dobra, ja sobie chyba odpalę tego ETS chyba. Koparkę można dać. Przedni zaczep. Silnik do 240. O, pobrałeś tego Fenda, weź mi go sprawdź, jak to, bo nie wiem, czy go pobierać, czy nie. Patrzę na razie, co on ma. Podwójne koła. On fajnie wygląda nawet, ja może go pobiorę sobie też. Tylne koła podwójne? Nie, mi to jakoś tak podwójne, tak średnio się szerokie, podoba. Obciążniki opon. Standard. Wzór. Części chromowane. Ocie. Wersja leśna. Czarne części. Chrom. Forest. A, czyli w podstawce jest. No to więcej nie ma nic do ustawienia w nim.
Ale dość tani jest, bo 110 tysięcy za 240 koni. No, ja sobie podglądzik na Lejwika odpalę i mogę jechać. O, jakiś update jest, ty. No był coś, był przy uruchamianiu, jak dzisiaj włączałem. Ale to na tym, launcherze, ten, DMP. Podglądzik jest. Właśnie, a co to są Tatron, ty? Tatron? Nie wiem. Tu była ta, co wcześniej. Man. To są standardowe. Ten do zaczepiania, ty. TR coś tam. Ty czaisz? Eye-tracki. Na Europę 2 o tej godzinie da się wejść bez kolejki. Czaisz to? Czemu mam dać mu bana za spam? Za jaki spam? Skoro on nie spamował. I w ogóle poszedł już dawno temu, się pożegnał. Spam to jest pisanie jednego w kółko. Po prostu szybko pisał. On miał parę tematów do omówienia i popisał sobie trochę. O, teraz można. Mult standard. Menadżer ciężarówki, gdzie jest moja skania? To! Nie, bo tak kliknąłem sobie na moją skanię i te wypadki wczorajsze. Mój dzienny zysk na skanie to jest minus 111 tysięcy. Dobra. Nie wiem, co tam jeszcze było z tych modyfikacji, modów nowych. Fajny ten fanzior nawet. No fajny, fajny. A Mefik lepszy. Muszę sprawdzić, czy mi podkładka się włączyła. Chociaż wątpię. Ja od 2 dni nie używam. Dobra. Dobra, jest podglądzik na live, a także może. Dobra. 1111. Ale na pasku dziły też. Świnie. Dobra, podniosę. Da radę na Discordzie ustawić tak, że ja gadam i dopiero się włączę mikrofon? Ale w sensie jak... No ty ja coś powiem? No to jest jego podstawowa funkcja. No. Tylko, że jeżeli mikrofon słyszy jak ja mówię, no to on też to odbiera jako mowę i włącza się. To jest ten standardowy tryb. Tak. Ale on reaguje na każdy dźwięk, nie tylko to co ty mówisz. Dobra. Dziś teraz będę jeździł kursy tam, gdzie nie mam garażu. Albo nieodkryte. Pierwszy kurs łapiemy do Lipska. Dobra, jadę posprzątać u świni, bo tam miało być do 50 chyba, nie? Już nie pamiętam założeń. Nie wiem. Z Gdańska może coś weźmiemy. O, Omega jest online. Może on zagra tego. No, ale zimne.
rynek pracy. Tak, dobra. Co bijasz? Sprzedam. Gdańsk nie ma. Wódkę? Kto wódkę? Co? Nie wiem, o co chodzi. Jaką jesteś wódkę? Nie. Jaka wódka? Rynek, spokojnie. Weź tak, żartuję. Z nas tu alkoholików nie rób. Znaczy, no... Ja tam świnie wiozę, a nie wódkę. Tak, ja jeszcze nic nie No to ty, to ja już transport mam do miasta, a ty jeszcze nie masz żadnego. No bo ja szukam do tego miasta. Chłopie, ja tu nawet bez GPS-u lecę. Patrz, jaki mądry, no. Jak by się wdrapuje po tą górkę, co trzeba było wpychać przyczepy z drzewem. Nie, bo ja sobie postanowiłem, że teraz pojeżdżę sobie. Aż muszę to zobaczyć, jak on się wpycha pod górkę. Zjechałem. Było kiedyś, jak drzewa, las wycinaliśmy i załadowana cała przyczepa nie szło wciągnąć żadnym ciągnikiem jej. To pamiętam, pamiętam. Rynek pracy. A to było parę streamów wywożenia drzewa. Ta. Zresztą na dwa ponsy wycięliśmy. O, ja chyba sobie do Hamburga pojadę, chociaż mam. Chyba sobie. Jedź go zatankuj w końcu. To na pewnie rezerwie jeździsz. Wiem. Ale no, ten MF prawie nic nie pali to. Spokojnie. No, para. Menadżer garażu, muszę się przenieść. Ale on tak ma. Może Brno? Ale widziałeś? Taki stary MF, a ma cyfrowy wyświetlacz. Tak. Może wiesz. Kalkulatorek ktoś wkleił, tak? Tak. Tak, to jest ta atrapa. Ale pokazuje prędkość. Ale... Realną? Dobra, cofaj. Warszawa. Tam widać na live jakieś knurki wiedziesz, chrumchają. O. Okej. Okay. No spoko. Czek, rynek pracy. No, nie kup, tylko sprzedaj. Przyczepa do knurków teraz modów? Chyba tak. Pokaż się. Nie, to jest ta oryginalna. Joski? Ten Joski nie jest oryginalny? No. No pewnie. A bo co, ty go miałeś? Nie, no sprawdź sobie, to się też... No pewnie. Chyba, że jest taki sam z modu. A zobaczymy, a co tam? Gdzie te zwierzaki były? Kraków. No faktycznie, to jest ten oryginalny. Za jedyne 24 tysiące i euro. Dobra, jedziemy z powrotem na farmę, odstawić przyczepę. Chyba mamy 51 świn. Aby czarcie. Normalnym. Okej. Okay. No patrz, no nie znajdę nic do tego dnia. Gdzie ty szukasz? Gdzie chcesz jechać? Leipzig. Bo tam mnie nie było jeszcze. Lecja? Niemcy. Dobra, pojeżdżę sobie na pustu. Jedziemy tak. Leipzig, Erfurt, Kassel. Frankfurt, Mannheim, Nürnberg. Taką trasę sobie. Ja tam wracam na farmę świńską. Co to było? Co to było? Jakieś pydum? Aha, on poszedł. Dobra, czyli tak. Będziemy wyruszali Dresden. No, Jarosław to już bije rekord.
czym? 2 dni absencji. Oj. Ja to bym mu obciął z premit. Ale cholera głupy się obcina z zera. Jeszcze wyjdzie, że będzie musiał to wiedzieć. A, chyba, że tak. Tak, teraz mapa. Ustalamy sobie trasę. Jedziemy tak. Leipzig. Erfurt. Kaszel. Potem odbijamy. To był jeszcze Kalmar jaki. Frankfurt. Potem na Nürnberg. Jeździ z knurkami. Ale ta trasa mi się podoba. Się knurki mu spodobały, no? Mannheim i to. Ty, ale mi się podobała ta trasa. Nie, tam świni już mam akurat, tak? Bo tam miałem populację około 50 utrzymywać. To jest spoko. Ale mogę zobaczyć, bo tak szczerze to plany magazynowe nie znam. Wow, soi mamy 175 tysięcy. Może by tak coś opchnąć? To nie pamiętam. Wywalało jak... mnie. Co ci coś zrobiło? Wywalało. Albo się wywrócił. Oj, nie tym. Ten bok zobaczy, co tu jeszcze. Muszę oś podnieść. Czyli soja będzie do sprzedania, nawet rośnie. A ciekawe, gdzie ja mam przyczepy. Idę zobaczyć. O Jezu, ale to niewygodnie. Radejko. Obie są tutaj, dobra. Mój super wóz odstawię. MF-a. W wersji żałowałem na 7 koni więcej. O, tutaj jest kombajn z MF-a. Ty, ale SN to jest dobry pomysł z tym. Bo tak mogę sobie grać w ETS-ka, mieć live'a bez dźwięku, bo i tak bym go nie słyszał, a i tak słyszę, co ty gadasz. Ale nie widzisz czatu. Widzę czat, mam podgląd na live z telefonu. Aha. Staniak. No. Wow, dobra. Dlaczego tam w garażu stoi? Pęd. A to jest 724, a tamten nowy w modach jest... jest... 800. Ustaw. Ale to jest samo, 240 koni. Coś ci powiem, SN, ten farming dzisiaj to słabo. Welcome to. Ty, a Adam z tobą nie... No albo... nie mam Adam 800, ja mam 700 tutaj akurat na warsztacie. Poją i tak patrzę po prostu... parametry, ale ten też mam maksa 240 koni. Koła, koparka.
Tamten miał jeszcze jakiś zaczep przedni. A ile ciekawe za tego dostanę? 30 tysięcy tutaj. Dwa leszcze i wina jeszcze. Cicho. To bażanta ciągnik. Jak coś to powiesz, że... Upadł. Nie, że sprzedałeś jego ciągnik, pieniądze wpłaciłeś na konto, pieniądze na koncie rosną i kupił coś lepszego. Czekaj, weźmiemy tutaj frontal tarczę, czyli przedni zaczep. Najmocniejszy silnik. Nie, to jest koparka. Turbo Shift. 824. Znaczy tak samo ma ten silnik, ten sam. Obciążniki opon. Szerokie. A, ten nie ma cienkich kół. W tym fędzie? W tym nowym. A, 800 rzekomo ma zmieniany kierunek jazdy. Adam tak pisze. Że masz się obrócić na fotelu i masz drugą kierownicę z drugiej strony. A, to tak jak w walce. Wszystko fajnie, ale on nie ma cienkich kół. A cienki... Sam sobie dorobić. Nie dorobię. No to weź tam, nie wiem z czego, to co ty tam masz za ciągniki. Może będą pasować. Ty, ale żeby było śmiesznie, to ten fend kosztuje 75 tysięcy. To już stary dziadek. To jest 900 za 200. A ten co my mamy? 700. 160 kosztował. O Boże. No, będziesz chciał. O, Adam pisze, że ten, że wszystko się obraca. Kierownica i wszystko w koło. Mhm. A prędkość jego jest 50. Tu jesteś w jakiejś Vario za 202 tysiące. Ale to jest mocniejszy fend. Jakoś nie, niewygodnie mi się siedzi dzisiaj. Dobra, zobaczymy. Na razie nie zmieniam. Dobra, jak z tym tutaj ta... Bo ja rośnie cały czas. Tyle, jedziemy po przyczepy. Ty, dubla biorę. Mówisz, że dubla bierzesz? Tak. Muszę soję zaciągnąć na sprzedaż. O!
Dobra. Eszen, ja mam do Mannheim, a ty? Ja do Silosowa. A, okej. Okay. To po drodze mam w sumie. To ja. Do pełna, proszę. Ej, Eszen, może chcesz jakiś wózek widłowy? Mam na zbyciu. Ładować, jakbyś miał. Ja sam widziałem, takie zrobili ten, ty. Łycha z przodu, nie? Znaczy łycha normalnie jakby na wózku widłowym, na tym, na windzie od wózka widłowego. Aha. Tyk, jeden gotowy. Drugi. To ja. Wiem, ładowarka też doszła. I tam jest chyba tylko 3 konie mniej niż ten New Holland. Ale ona fajna, fajna jest ta Merle. Miałem w 15 iść. A ja tutaj nie mam co ładować. Mam 42 tysiące soi. Przyczepa, bo mam malutkie przyczepy tutaj, tak jest. Transportowe, jak to na prawdziwej farmie. A nie to, że maluchem będę ciągnął. What? Bóg wieki. Poczekaj, może tak sprawdzę w ogóle, gdzie ja to sprzedam, ale to jest głupi pomysł. Bo sprzedam albo na arenie 1, albo na 2. To jest, zależy, czy prawa, czy lewa strona. O Jezu, po co kierunek tu włączyłem? Dobra, i go. Lecimy na skup. Nie no, bez kita się muszę jakoś wygodniej usiąść. Wygodniej. Ło, poszło. Dobra. Po bandach poszedłem. Tylko przyczepy nie uszkodzi. Ty, nie mogę wciągnąć. Do 4 mi zbiło. Spoko, Roman, zdjeżdżę jania. Trzeba było, ty SMT nic nie myślisz, trzeba było oś opuścić. Ale to chyba dociążyć przed nią. No, też. Bo on jest bez odważnika. Ale to wszystko jest. On opryski robił. Ale dlatego mi w pewnych momentach koła przeniesienie kręcą. To ładnie. O, teraz przestały. Nie dotykam. I znowu się kręcą. Lecimy na arenę. Area. Dobra, która to jest dwójka? Nie widać. To jest dwójka. Teraz pytanie. Na śniadanie. Tak? Co? Nie wiem. Nie wiem, jak to sprzedać. Żeby się... zaparkowałeś i dlatego te zielone ci nie wyskoczyło.
Nie. Chodzi o syp. Jak przerwę sypanie, to mi cena spadnie. To inaczej nie rozładujesz. Są dwa chyba wyjścia. Że... Ej, a jakbyś zrobił, a możesz wysypywać dwa naraz tak ogólnie ten, czy nie? Tak. To weź ustaw tą tylną przyczepę, syp na przykład na prawo, a tą, co masz pierwszą, na tył. No to są malutkie, to to nic za wiele nie da. Wiesz, tam ale przy 70-tonowych to można było kombinować. Ale tu mam inne wyjścia. Bo... Mogę skoczyć po jeden ciągnik jeszcze. A, no tak też możesz. I wtedy dam radę to opchnąć. A tak się zastanawiam, czy ja nie sięgnę dwoma sypami na raz. No dlatego też się pytam. Kurwa nie... I ten! Tak? No bo spojrzałem się na live'a, co ty kombinujesz i w barierkę wjechałem prawie. Przepraszam. Proszę częściej. Gwiazda. Mert Kapitan 057 przede mną. I on jedzie z jakąś koparką i zaraz chyba we mnie zjedzie. Tak jak jakiś jełop. Jak wczoraj, tak? Tak, ale to nie we mnie, tylko w ciebie. Ale nie. Ja miałem takiego gościa, który się trzymał mi na zderzaku. Chyba przed tunelem to było, albo przed jakimś zakrętem. Nagle mnie przycięło. Ja mówię, no to gościa z tyłu już nie ma. Jak puściło, to zobaczyłem tylko, jak on tam w rowie buszuje. Ty, a wiesz, co to się dzieje czasami na Europie dwójce? Na tej lądówce śmierci tam, nie? Nie wiem. Na przykład jedzie taki konwój, znaczy no konwój, taki korek, 20 ciężarówek, ty, i nagle ktoś się zrespi na środku drogi. Ale jak na środku? No bo jak sobie zapiszesz, no możesz sobie zapisać, jak wczytujesz, no to wczytujesz się tam, gdzie zapisałeś. Aha, no tak. No, to te ciężarówki to tam latają po prostu. Racja. No to wiesz, tak jakbyś się zrespił w kimś i zaraz go wywala. Ja tak miałem ostatnio, jadę i nagle koleś się zrespił przede mną i przywaliłem niego. Roman, opłaca się drugim ciągnikiem, żeby sypać dwa na raz. Bo my tak robiliśmy, że z trzech przyczep sypaliśmy. Na Westbridge Hills. Tak, pamiętam. Natomiast tutaj nie będę robił takich jaj. W sumie będę robił jaja, dlatego że przyczepy zostawiłem na sypie już ustawione. Cena niech sobie rośnie. A ja jadę teraz właśnie po twoje jaja, żeby pozbierać. W sensie jaja kurze, no ale... O Jezu, ktoś... Pod prąd coś leci! O cię, no wiesz, jak ja tu lecę 160, jakieś Volvo pod prąd jechało. Jak ty tak możesz, szaleńcze? Na autostradzie. Także wiesz. Ja tu do 5 dych wyciągam. A może 5 z groszem. Uwaga, jaja! O, teraz sobie pozbieramy jajka. Tu jajko, tam jajko. Tu.
Chyba wszystkie. Zerknę cenę. Jeszcze rośnie. Przez twe oczy, te oczy zielone. Oszalał. Ty tak nie szalej. A ja nie szalej. Dobra. Cena sobie soi rośnie. Niech se rośnie. Jak cena rośnie, to serce rośnie. A my sobie skoczymy do krów zobaczyć. Albo przygrzejemy w płot i nas obróci. Cicho. To się wytnie, przemontuje, że żywo podprzycinaliśmy. Poczekaj, ja zaraz spojrzę, kiedy to zrobiłeś. O właśnie, ja zapiszę minutki. I będziemy później robili spis treści, tak? Tak. Tam do tej mojej dyskusji to by trzeba do tego Eurotracka dorzucić. Co dorzucić? No, skrót do tego momentu. A. Przez twe oczy, jelo, no szala. Na zdrowie. Na zdrowie. Kto tak kichał? Czemek. To powiedz mu na zdrowie ode mnie. No przecież mówiłem na zdrowie. No na zdrowie odpowiedź chyba tego. Już mi lepiej. Już mu lepiej, że powiedziałem. O! Ale co teraz sprzęta podpięłem. Chodź się. Ocheleczkę taką. Ej no, Esed, ja mam... Czekaj. Cztery wózki widłowe na opchnięcie, ale tak lewo. Chcesz kupić? No nie. Można by wtedy w owce zainwestować. No, już byś miał do tej... Palec z wełny. Mówię, nówki sztuki. Pierwszy dopiero śmigasz, tak? Nie no, jak ja na lawecie jeszcze je mam, to mogę podjechać. Tylko szybko, bo mi zostało 6 km, także się namyślaj. A gdzie jeździsz? Mannheim, po Niemcach teraz. Aha. To jak w Irlandii to. Nie było tematu. Sprzątamy, sprząta. To jest niemogę tutaj. Mamy. Alita bita joy. Basta. Ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co to się odwala w ogóle? Nie wiem. Trawa jeszcze nie zebrana, druga już porosła. Bele rozwalone. Jakiś dwóch idiotów z kodami sobie jeździ i terenuje. Terenowe, teraz stara. Co to było? Nic. Ktoś sobie Volvo poleciał przez krawężnik, bo skoda w niego wjechała. Ja właśnie wjeżdżam w strefę no collision, także będę bezpieczny. I właśnie wjechałem. Basta, bo... Nie,
A ja byłem na tej zwariowanej kamerze, dlatego to tak latało. Ty, pisiowate, orientuje się do czego ten młyn w młodach? Jeszcze raz. Do czego ten młyn w młodach? Jaki młyn w młodach? Młyn w młodach. W młodach. Który młyn? Pokaż mi go. Ja w ogóle zapomniałam, że mam znajomych. Patrzę. Lizard, Mil. Który młyn? A no. Można tu mu chyba opychać, czy co? No ja patrzyłem dzisiaj się na to, na... Czytacie egzamin. Sobie w Google, nie? SS.UI. Nie? Regulamin Jaiwe. O, Szymek się odpalił. No. Ale nie wiem do czego. Pokażę to jest, nie sprawdzałem jeszcze tego tak dokładnie, wiesz? Szymek, trochę ciszej. No jacy... Ty, to wielkie! Pisze spacja, regulamin, spacja... A... Co, w Minecrafta gra? Tam masz regulamin serwera. No ewidentnie to jest jakiś młyn, syp, punkt skupu, nie wiem, magazyn. No coś tam było, o czymś tam. No nie wiem, co on robi. Moje serce. Czy to paszę tworzy? A wiesz jak na kosę zrobi? Zaraz ci powiem. No ale ja mam bajonet. Ja mam bagneta i nie ogarniam tego za bardzo. A w CS gra. Uh-huh. Bo ewidentnie ma rampę do rozładowania i ma też załadunkowy. Zaraz ci powiem. A, to bym sobie walnął gdzieś na łące i sprzedawał w nim. Może bilon będzie jakiś robił. Generalnie nie jest drogi. Jest to postawione coś tam. For selling. Te wszystkie rzepaki i takie wszystkie. Jeśli to był, to jest jakiś taki chyba wstawiany skup. To ciekawe, jakie ceny są. Nie wiem. Tak, to jest taki skup jakby. Ale ile ten, to nie wiem. No właśnie, jak... wiele to daje. Ja wiem, to ja ci dam tam daję. Patrz, bo to tanie jest, 52 tysiące. Mhm. On może sobie chodzić po mapie, ma wolną zadań. Dilos też jest w pojemności 210. Tak. Poczekaj. Powiesz, że z przybliżeniem jest ciężko, bo tak cały czas się obracasz. Co to? No, coś nie głośno gadasz. Ej, dam ci taką podstawową... Zero razy. Ej, cholera, o, jest tutaj.
pewnie. Terenie. Może inny. Nie wiem ile, jakie ceny są, ale wiem, że to jakiś kup jest. No. To jest jakiś skup. Szkoda, myślałem, że coś do tworzenia. Nie, to jest skup. Tak, to mamy. Zapytaj się, czy jest teraz. Tak, ale weź zapytaj się na mikrofon, co jest. Zapytaj się na mikrofon, co jest. Kochanie, jak się ma? Dobra, wracam. Tak. Ej, ale nie możesz zabijać ceta, bo wtedy masz bana na szczęście. Nie? Zabijaj... też policjantów. Możesz. Wszystkie pola obsiane, wszystko rośnie, co tu robić? Wiesz, no bo ja ostatnio już ci zarezerwowałem kursy tam jakieś. Albo się rozłączy. O, tu mogę jechać w sumie. No, ale to 800 km. No, co to było? Halo, co to? Nie wiem, co to było. A, Paweł poszedł. A, to Paweł to normalne. Tak. Pojawiam się i znikam. Nie, ja wiem. O, nie się pojawił. Nie ma sędzio. Ja muszę chyba iść za kawę jakoś zrobić, bo ciężko będzie. Wszystko mam obsiane, także tutaj nie za wiele jest co robić. A mógłbym robić akcje z kiszonką i tak dalej. Za bardzo mi się nie chce. Kochanie, jak się ma? Mówię, co? Zostawiamy z naszego. Siema. Złocie! Tak, wszystko obsiane pola. Czekamy, rośnie.
O, jedno będzie niedługo do koszenia. SM 7-8. No, mów. Wziąłem se gabaryt, będę leciał z gabarytem. I co masz ciekawego? Zaraz ci powiem, bo nie pamiętam jak to się nazywa. Takie jakieś białe coś dużego. Jakiś kawałek czegoś. Aha, w tym jakaś obudowa turbiny czy coś. No, coś takiego. Tak mówię, to jest do Marsylii, a jeszcze nie wiozłem tego, co teraz będę wiózł, a Marsylii jest odblokowany i także nie pojadę. Sprzedaż. Ten cały czas rośnie. Podczepię się i muszę sobie kawę zrobić, bo nie wiem czym. Metalowa krążyna to jest. O Boże. Co oni te teksty pisze? Nie wiem. Krążyna. What the... O, widzisz, Fędzio jest tego samego zdania co ja. Widzisz. Fędzio na ETS, żeby na ETS-ach. Będzie się konkurencji pozbywa. Mam rację? Fędzio. Dobra, czekaj, ja idę, gaszę ciężarówkę, idę sobie wodę wstawię. Boks. Zaraz wracam. Oj. Gdzie ja to ustawiłem? A, pod tutaj. Szkurny jestem z zbiornikiem przednim, to mam problem z manewrowością. Mogę ten przedni zbiornik odczepić wcześniej. I to już to uczynię. O. Kurde, nie widzę. W regał trochę wjechałem. Mówisz, Fędzio, że skromność ci nie pozwala powiedzieć tego na jawnie. Pracy na farmie starczy dla wszystkich. Tutaj. Dobra, swój uwolniłem, to co mi to da. Dobra, skoczę do miasta. Trzeba zajrzeć do księdza Probana. Do kogo? No jadę jajka sprzedam.
To weź mi przywieź, ja sobie jajecznicę walnę. Ty miałeś kawę, a nie jajko walić. No, wodę wstawiłem. Trzeba poczekać teraz. Aż się zagotuje. Urwa, ale tak gwizd... ten! No. Ale urwał. No właśnie. To miałem na myśli. Zanim ta woda się zagotuje, jak to zacznie gwizdać, to cały dom wstanie. Aż wszyscy śpią. No ty może iść go pilnuj ty. Dobra. O właśnie, widzisz dlaczego do księdza plebana? Czekaj, bo jeszcze nie widzę. Bo tu jest kościół, a tu jest plebania i tu jajka sprzedają. Kupują. To co, ksiądz nie ma swoich? 433 za jaja. Ocie. To chyba złote jaja. Ale w domu ma trawę. Teraz ten tu pociąg jedzie, to ten twój taki z farmy, nie? Nie, tutaj nie mam na prawdziwej pociągu. No to ja wiem, no gdzie ty byś go tam wcisnął. Ale dziwny jest ten krążek taki. O jas. Ty esencję, wiesz kogo spotkałem? Nie. Jakieś dwa Mercedesy koloru tego wczorajszego, co tam mieliśmy. Pomarańczowe Mercedesy? Tak. Dwa. Zjadę się pewno. Tak. Znaczy pomarańczowe, nawet nie wiem jaki to kolor był. A pomarańczowe. Albo takie no luźna kubka. Aha. No zostańmy przy tym pomarańczowym. Czemu mówiłeś o konkurencji coś tam, a co fajnie? Tego farming? Tak, nagrywa. Aha. Przejdź na kanał. Żartuję. O, też na PS4. No na sian. Usian. Na sian. Kurde, jeszcze nawet nie pamiętam, czy w tym MF-ku ja mam cienkie laczki. W czym? W MF-ie moim. Którym? Tym dużym. Tam chyba nie masz tego, co, z tego, co pamiętam. Ale wątpię, chyba są. Mi się wydaje, że nie ma. Aha, koleś się nie zmieścił w bramę. No to masz problema. I co, są? Nie wiem, jadę zobaczyć. Aha. No sam jestem ciekawy. Nie pamiętam, na to nie grałem. No muszę fenda wyrzucić z warsztatów. Oj. Chytry plan. Ale mi się wydaje, że nie ma chyba. Bo mam chytry plan. Ej, dobra, Esen, to co, zakład? Co? Ty mówisz, że są, czy nie? Są. Nie, ja mówię, że nie ma. Ale są, 1500 kosztują. A, czyli są. Cienkie koła w takim MF-ie. Toż to wygląda jakiś mi stąd i nie wracaj. 1500, zobaczymy. Mi to się nie podobają te koła cienkie w żadnym tym. Jezus, toż to nie idzie wypatrzeć na to. Widziałeś taką kolażówkę? Czekaj, bo jeszcze nie widzę. No z 3 sztuki pod błotnik wchodzą. Ja pierdziele. Weź mi to, aż live'a chyba wyłączę zaraz. Czekaj, bo się woda zacznie gotować.
Super wyczynowasz, koleżówka. Teraz lecimy sobie zmontować zestawik koszący. Będzie się działo. Zobaczyć. Już jestem. Upsala, la, la, la. Ło. Nie, do Upsala nie jadę. Upsala, la. Gdzie, bo ja połamię te szprychy. A czekaj, ile to ma ton? Ej, 28, to ja więcej w deblach miałem wczoraj. Dobra, przód uaktywniamy, rozkładamy. Jesteś miła, chociaż żąda, ale dobra, pachnie. Ja bez ciebie nie potrafię. Małko. Wszystko na ziemi, podnieś. No, trawę kosisz? No. A co mam robić? No nie wiem. Ja tam nie będę się nic narzucał. Ale... Nie ja kuś, trzymam... nie kuś. Ja tam trzymam się wersji tego, sędzio. Pół godziny. Ten, co tu odwala. Wiesz? Hmm? Za pół godzinki zrobimy małą przerwę. A. Ja przejdę. Przez zbrojenie stanowiska. Co pierdolę? Co odwalać? Ty wyjechał! Nie wyjechał. Akurat sobie tutaj tam parę łąk wykoszę. No tak zwanego ślimaczka. Dawno nikt nie kosił i to jest zarośnięte, że... Mój samochód się... Byle tylko miał szosę równą jak stół, będzie jechał dalej. Prosto w mur. Co? Będę jechał dalej prosto w mur. Patrz, ten tylko jedni. No to tylko bym miał śmierć. Tak jakbym też, żebym przywalił, zabił się wszystko. Łocie! O, Igor jechał. Jakiś. Nie znam. Na Skandynawii spotkałem dużo Polaków. Tak, na właśnie w Skandynawii to dużo ich. Dwie ciężarówki, tylko Niemcy byli, a reszta Polacy. W tym korku. No to ładnie.
tak, tak patrzę na tego farminga, to oglądać jeszcze mogę, żebym miał grać, to jakoś tak nie bardzo mi się jeszcze chce w niego grać. Jeszcze trzeba chwilę odpocząć. Bo ja tak mam, ja czasami go włączę sobie tego farminga. Ale to jadę się traktorem z farmy gdzieś tam do sklepu czy coś i włączę. Czyli to jest oznaka, że to jeszcze nie pora. No niestety, ale wszystko może się przejeść. Wiesz, ja w farminga tam na premiera była. Wiesz. Wtedy to ja nawet się chory zrobiłem. To jeszcze był w szkole, to ja nawet chory się zrobiłem. Premiera była, pamiętam, we wtorek, a już od poniedziałku sobie zachorowałem i tak cały tydzień. No ładnie. No i tylko się wstawało. O 8 i do wieczora. Znaczy do wieczora, gdzieś tak pierwsza, druga, bo to jednak potem mnie wzięło takie lekkie przeziębienie, to ciężko się pchało, bo mi się oczy ten, oczy mnie zaraz bolały i ten, ale tak od 8. Także git. I to wiesz, każdy, oczywiście. Myślałem, że to ja jestem fanatyk. I to, że wszystkim podekscytowany byłem, bo to nowe, wiesz? Tak. To wtedy, o Jezu, szczepy podłączam, o Jezu, jaka do kombajnu wsiadam, jaki fajny. No tak, już, weźmy. Już za rok. Tak, ale weź, jak ja oglądałem wszystkie trailery z tego farminga, co tam tego, bo ja też włączałem sobie trailer, oglądałem, wyłączałem, bo stwierdziłem, że nie wytrzymam. Nie no, gierka fajna. Tak, znaczy wiesz, no zależy dla kogo. Mój brat to tam nie tak. On mówi, że jak ja w to gram, to że to jest nudne, jak ja mogę w to grać. Aha. Nie wiesz. Matka się kiedyś śmiała ze mną, ja sobie siedziałem, właśnie w farminga grałem. I tak głośno dosyć sobie grałem, było to jeszcze głoś z tam maszyn i radio sobie. Ten pada do mnie do pokoju, mówi, że mam to ściszyć. Jak ja mam ci kombajn ściszyć? Spojrzała się, zaczęła się śmiać i poszła. Szmatą wydech zatkaj. No to jest takie wyjście jest. Albo tłumik zaczepię do tego do wydechu. No cholera, paliło mi się koło. A ja mam jeszcze 296 litrów. Ty jak coś to podjedziesz ze mną, ale lagi! O, ktoś mnie wyprzedza, ale we mnie przypieprzy! Pężu. Nie, bo pojechał do... Chyba wiedział, co go czeka. Przejechał dołem i wyjedzie górą. No wtedy można też tak. To z Andrzejem dzisiaj się zastanawialiśmy, czy zrobić z gościa kanapkę. Aha, no i wy to wyście ze wszystkich kanapki robili. Jedź, bo ja tu zjeżdżam. A czy wiesz, no tylko dlatego, że... Że co jesteś? On jechał powoli, ja go czekaj, jak to było? Andrzej go wyprzedził, jechał przed nim. Ja go zacząłem wyprzedzać. Wyprzedziłem, a on wtedy gaz i ten. I dawaj mnie wyprzedzać, nie? A ja miałem wtedy ciężki ładunek jakiś. Już nie pamiętam co to. Dźwig chyba ten. A, dobra kawa. Samojezdny. I także z przodu miał Andrzeja, z boku ja byłem. Andrzej, przyhamować? No jedź ty, ciulu.
Także było ciasno. Mówisz? No ale po cholerę się stawią. Ciasno to było wczoraj, jak ty Andrzeja wyprzedzałeś przez... Ła! To było. Mówisz, że jeszcze dzisiaj oglądał powtórkę tego. No też oglądałem dzisiaj raz. 7 przełożeń. I też nie mogłem z tego, jak ty do mnie coś tam powiedziałeś, o jakimś konwoju do mnie tam gadałeś. A że co? Coś tam, że jak byłem na ZW, to się kępiłem chyba czego. Jak ci odpowiedziałem, że mleka, to ty powiedziałeś, że siadłego. A, no bo ja mówiłem, żeby robić konwój taki, żeby jechać razem, a nie, że tam gdzieś rozjeżdżać się. No tak, no ale wiesz, no to jest taka sytuacja, że to, wiesz, można... Nie, mi nie chodzi, żeby jechać z deszczach, tylko powiedzmy w zasięgu wzroku, tak? A, no to ja tak się starałem jechać za wami. No, ty się starałeś, ale nie wszyscy się starali. Jezus Maria, gdzie jest stacja, bo mi... Na 40 kilometrów! 40 kilometrów? Tak. Do stacji czy nie? W baku tyle masz. Aha. Ale teraz puściłem gasło elegancko, rozumiesz? I paliwo mi nie schodzi, a stacja będzie za jakiś moment. Także dojadę. Bo jak gaz puścisz, to ci paliwo nie leci. Tak. A jak patrz, mam teraz, jadę na 11. Jak depnę gaz, to mam spalanie 94/100. Depnąłem gaz i mi spaliło jakieś 7 litrów. Dobra, jest stacja, ładnie. Teraz ludzi o słabych nerwach zamknąć oczy, bo ja przejeżdżam przez słupy telefoniczne. Aż patrzę na live'a. No nie to. To nieźle, niezłe słupy. Aha, to ten pierwszy widziałeś. Aha, bo jeszcze lepiej. Nie, tam żywo pod zahaczyłem, twardszy od słupa. Pan, następny słup. Zahaczył. O tak, tego było potrzeba. Ale czemu ja nie mam... Czarne i gorące. Tak. Uchodźca. Rana, a ja jako zdrajca każę ci dal z nimi z góry. Kurde, no ten żywo pod zahacza, tamten nie. Słodka dziewczyno. Słodka dziewczyno. Tak, tak, na początku kwiatuszka, a później to każda się chwastem staje. Uff. Się cieszę, że twoja żona nie ogląda to. W oryginale coś tam było, że ten, że... Kobiety są jak kwiaty, a po ślubie są jak róże. O, jak on...
dawaj. Sami. I pięknie. Szybko. Płynna redukcja biegów. O, Szymek się nawrócił. A jak będę spał 3 godziny, to się wyśpię jakoś, nie? A czemu masz 3 godziny spać? Ponieważ stwierdziliśmy, że jutro jedziemy. Gdzie jedziecie? Na grzyby. Aha. Tylko nie wiem, teraz mam dylemat, czy to jest o 7 czy o 9. I nie wiem, czy będę spał 3 godziny, czy 5 godzin. Nie, no ja tak... od wczoraj spałem, tak? No wczoraj. No nie, cholera, gubię się, jaki to jest dzień. Jak ja śpię sobie na przykład 4 godziny, to w sumie wstaję nawet wyspany, ale jak śpię tak jest 8 albo coś takiego, to nie wiem, to wstaję taki zamulony. No bo im dłużej śpisz, tym gorzej. No. Powinno być lepiej właśnie. Ten co idiota w... Dobrze, że w lusterko spojrzałem, ty. Zamiast mnie wyprzedzać lewym pasem, to on miał... O, tak jak ten co ci mówiłem dzisiaj. Tak, jeło. Chodź przez nogę, to ci pomogę. Znaczy ten! Jak nie mogę, to przez nogę. I mogę. Tak. No. Kontynuuj. Nie no, te twoje nucenie się ten no. Chyba, że to był śpiew. Udziela. A widzisz, wrywuje się w łeb. Ja muszę jakieś moje radio odświeżyć, bo właśnie sprzed 2 dni, także wszystkie już przesłuchałem przez te 2 dni. O, wiem kiedy to było. W piątek. Stałem po jakieś 2,5-3 godzinach. Bo graliśmy wtedy też gdzieś tam okolice czwartej, a żona o 7 wychodziła. A ja... Że się obudziłem, to już się nie chciało kłaść. No spoko. Pociąg z daleka, nikogo nie czeka. I sobie kosimy. Jestem. Pod agresem. Jestem pod agresem. Śmiech Szymka to mnie rozbraja czasami. Puski ty. Ja się zapytają. Także w dzisiejszym odcinku mieliśmy sianie. I koszenie. Handel jajami. I nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale ci powiem, że ten twój farming to dzisiaj sobą, bo ci sup jeden poszedł. No. Też mi się tak wydawało, że było 409. No bo było. I widzisz. Nie ma wiernych ludzi. Przez ten live wszyscy, wiesz, poszli sobie. Znaczy przez live, przez ten urlop.
A to zawsze. A to zawsze jest tak. A niektórzy po prostu nie są świadomi tego, że subują, nie? No właśnie, taki, to taki pusty sub. Znaczy ja wiem, nie wiem czy pusty. Znaczy zależy, wiesz, no... Bo taki... tak jak ten właśnie, co tam, że niby on spamował, nie? Mhm. No to on napisał tam, że chciał dać suba, a się okazało, że on już subuje mój kanał. Mhm. Tylko nie pamięta kiedy. Ja tam pamiętam. A, kronikarz. Tak. No muszę wiedzieć, od kiedy zacząłem pracować. Potem na papierze. Aaa, ty lata li zliczasz. I dobrą emeryturę, żebym miał. No i to w sumie tak jest ostatni dzień, gdzie się wszystko zmieni, nie? No co? No jakże co? No ostatni dzień wakacji. Tak, na pewno. O, wojaż, wojaż sobie puszcza. Z tego co pamiętam, to całkiem inaczej to wyglądało przed wakacjami. W sensie co wyglądało? Bo o 22 to mało kto streamował. Aha. O cię cholera. Zahaczyłem coś. A później się okazało, że wszyscy... Nagle wszyscy zaczęli tam wieczorami, nocami. Tak, właśnie sporo live'ów jest. Wildfire. Ja bym skakał, nie? Że tylko... Ja bym wracał. Ja to się czasami tak obawiam przejeżdżać tak. To jest masakra. Jak koło kogoś? No, że jak tak mam się minąć z kimś na jednopasmówce. To nieraz oni tak potrafią wyjechać. Wiem. Ja wiem, dzisiaj... tak wczoraj jak z tunelu wyjeżdżałem. Dzisiaj ja... koleś na tym. Na... autostradzie trzypasowej, ja jechał przy samym kole. No tak jak wczoraj wyjeżdżałem z tunelu. Kodą jeszcze. Wyjeżdżam z tunelu, do tunelu, przed tunelem był taki skręt. Koleś Volvo rozpędzony ściął ten zakręt i przypieprzył we mnie. No i ty tam się już nie szypie tego Volvo. Ale nie, no serio, takim Volvo czerwonym. No właśnie przypieprzył we mnie jeden. U Andrzeja jest fajne to. Ojojoj. Ta, u Eksana te oho, oho. Ojojoj, oho. No. Jak już słyszę te oho u niego, to wiem. Fajnie zaraz. No będzie dobre. Nie. To te trzeba ściągać. Jak ty go wyprzedzałeś wczoraj. Oho, oho. Nie, ale to tam zarąbiaście to bujało.
A, to było pięknie. Level, to już wyższa szkoła jazdy. A ty czego tam słuchasz? NCS? Co? A ty czego tam słuchasz? NCS? Co? Myślę, żeby ja sobie może jakoś robić w trakcie roku szkolnego, jakoś na weekend albo coś takiego. Żeby co robić? No jakąś taką robotę sobie ogarnąć na weekend, czy coś takiego w trakcie roku szkolnego. A co? Tylko jeszcze muszę poszukać czegoś takiego fajnego. No ale też nawet takie głupie ulotki słyszałem, ktoś tam, kumpel taki, czy tam mamy tam znajoma jakoś roznosi. O, wędzio na Sosnowce jedzie. To ma 2 dni w tygodniu, roznosi, no i 800 na ten, na miesiąc. To mi starczy. Gdzie mam kapitana? Kapitan GG. Osiem stów mi starczy chyba na miesiąc. Nie, nie przepieprzę tego. Wszystkiego. A kto cię tam wie? A czy no zależy. Nie bądź skromny, dasz radę. Poczekaj. Ja to muszę wszystko kalkulować teraz. Masz tak, 13 zł na 2-3 dni, to... Czekaj, liczę... I zaraz, ojoj, da się! 30 na 3, to jest 10. Pff. 10 razy, czyli tak. Powiedzmy 800, to 130 idzie na tlen w miesiąc. Joj. Ale to przy dobrych wiatrach 130, tak to będziemy się zamykać koło 100. No bo powiedzmy 13 zł masz na 2 albo 3 dni. Czyli czekaj, czyli to. To powiedzmy, dobra, liczmy już te 150. No i co ja tam jeszcze mogę sobie? Coś do picia czasami sobie skoczę, kupię, albo takie różne rzeczy. Dobra, soję można sprzedawać. Liczyć. Czekaj. No ja sobie liczę, czekaj. To... Sobie skoczę do sklepu sprzedać soję. Może teraz... jako grę na Steama bym sobie kupił. O. No jak, ja to teraz będę... Co będziesz? Będę kupował na Steama, tak że będziemy grali. Nie, nie, nie. ETF to taki wypadek przy pracy. No wiem, ale... Nie no, wiesz, ja tam cię nie namawiam do czegoś tam, no ale...
Ja bym tak sobie jeszcze czekać. Co? Farming 19? No 19 to będę miał na pewno. Ups. O Jezu, awaria się. Ja miałem bliskie spotkanie z żywopłotem. Czekaj. O, może Rocket League? To fajne jest. A wiesz, że możemy razem zagrać? Ale to masz na PC, nie przecież. Tak. No i co? Ale PC-towcy też grają na tym. Jedyna gra multiplayer, ten, platformowa. Mówisz? Tak, z PC-tami ja normalnie gram. To ja kupuję Rocket League, ty. Ale to jak kupię, to się odezwę do ciebie. No, także to, że na pewno kupię, bo to fajne jest, bo ku tego gdzieś grają sobie. To jest fajne. Ale jak masz z kim grać, tak z takimi randomami, jak ja grałem, to ciężko. Z Szymkiem grałem. No jednym. O, to ja będę z Szymkiem. Najwyżej jak ty nie będziesz mógł grać. No to czekaj, co ja tam jeszcze sobie na Steamie. Coś takiego. Tak się zastanawiałem jeszcze. Max Payne trójką chyba. To są moje przyczepy. Też fajna gierka jest. Nawet dosyć długa. Mimo wszystko. Na pewno kupię sobie te DLC do tą Italię do ETS-a, jak wyjdzie. Mówisz? Mhm. Znaczy zobaczę. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Jak jakoś takie. Nie będzie za specjalnie tego, to... To nie, to 800 to mi starczy, na jeszcze mi zostać nawet. To jakbym tak sobie, wiesz, odkładał coś tam, to... Nie da się sprzedać na raz z dwóch przyczep. A. Za jakieś kilka miesięcy... Ale dostałem coś koło... 10, nie wiem, ile. 7 tysięcy? No, ale. Za tą soję. Jak ja bym. Ty słyszysz? Jak ja bym. No, tak cię. Trochę? Jakbym zarabiał, te, no, miał te 800 na miesiąc, to ja bym sobie za kilka miesięcy to z czwórkę kupił. Co ty gadasz? No to musisz mieć pro od razu? Co? Musisz pro od razu brać? Jakie pro? No to jest czwórkę mówiłeś, tak? No. No. No to przy dobrych wiatrach to za jedną wypłatę kupisz. Mówisz? Ale to... No, odlicz slimy. Od tego... Odlicz od tego minimum 200, także 600. A. Ten, bo to ja muszę mieć tle. No to dwie wypłaty i... To powiedzmy dwie wypłaty, to PS4 ze farming. No. A i jeszcze dolicz takie te, co wy tam macie, te coś tam takie, żeby przed... No to też, to tyle samo co tlen. No właśnie. Czyli ale roczny abonament. Czyli to bym miał 1200, no to... Nie, bez kitu. Ja to ogarnę sobie. To dwa dni w tygodniu iść, roznosić to wszystko, to tam ile tam? Godzina, dwie i dom. Jeszcze na live'a bym zdążył. No, a to ja poprawki miałem przez te live'y. No. Jeszcze moja wina. To była silniejsza ode mnie. Musiał uczyć znowu. Jeszcze live odpalony, to fit. Oczy w ekran i poszedł. No tak było też. No ale... Nie.
Dobrze, że tylko poprawki oskarżają. A czemu ja co? A czemu tylko poprawki oskarżają coś? A nie o jakieś alimenty? A. Bo się zagapił na live. Weź przestać mi tu takie rzeczy gadać. Halo, halo, tam ktoś żyje na tym streamie? No ja jestem. Mam no, rzekomo cztery osoby. A nikt się nic nie odzywa. No wiem, no ja nie wiem, jakoś cicho się ze... No ja wiesz, no. Myślę, że mnie nie ma na czacie. O, już się odłączył ktoś, ty patrz. O, znowu mi się paliwo kończy, ty. Ale mi się gorąco zrobiło. Kasy jest 150 tysięcy. Co tu robić? Chyba trzeba koszulkę. Gorąco. Ciekawe, jak tam Xen tam się ma. Godzina. Żeby on tam się nie zagapił. O Jezus Maria. O, a to że co? Ja nie wiem, o co chodzi z tym opisem. Czytaj opis. Wiej, o co chodzi. Chyba pomylił czaty. Co? Możliwe. Czaty pomylił. Bo ja nie rozumiem, o co chodzi. Bot się zgubił. Ja rozumiem. No ci powiem, że odechciałem się spać troszeczkę. Ale to podejrzewam, że to nie po tej kawie. Powiedziałeś, że pół godziny jeszcze. No ho, skrzynia mi harczy. No siemanko, Oskarek. Drugi raz tankuję SM w ciągu w trasy 800 km. Skolitek, no siema, siema, dawno byłeś. Chyba, nie wiem. Co? Drugi raz tankujesz? A co, ty z Kodą pojechałeś? Nie, ciężarówką. Drugi raz w ciągu 800 km.
Ruki. A dziękuję. Ale to chyba nawet nie ma czego gratulować. Tak. Zwłaszcza, że jak zaczynałem stream, to było o jeden więcej. No właśnie, także ja to bym się smucił. Oho, ale skrzyniami. Wszystkie drogi prowadzą do mrągu. Mrągu nad jezioro Los. Do tego. Czy teraz wszyscy wracają z wakacji? Ja tam wakacje bardzo miło spędziłem. W Niemczech byłem, w Szwecji byłem, w Norwegii. Dobra. Całą Europę zwiedziłem. No tak. To nawet czasami w jeden dzień. Ja pierdzielę, jak ja mam tutaj się zmieścić teraz. To pysiowaty śpiewał. Co? Ale co ja? Bo ja nie mogę teraz powiedzieć. A ten... Piosenkę... o mrągowie. A, no bo tak się nasunęło. Spojrzałem brągowo. DJ Alligator. Mrs. Pushkin. Dobra, co tu jest garaż? O czym ty? Co ty i o czym ty? Ale co kto? No ty. No jakaś piosenka taka leci, wiesz? Dawaj. Ten tu z przyczepą wjeżdża, ten idzie to... Ja chwilę poczekać, to się pcha. Ze dwu. No spoko. Thank you.
Sprzedaj to szar. Herak, kasze, sti. Ja gadam oprócz SMA. On poszedł za długo. Dobra, jestem. Co się ciekawego działo? Nie, się ciekawe. Znaczy, działo się ciekawego, bo dojechałem. Co tam ciekawego robicie? A oprócz mnie to jeszcze ten, pysiowaty. A co? Nadaje. No tak myślałem, że Jarvis, pomyliłeś czaty. Bot ożył. Słyszysz, pysiowaty? Co mówisz? Bot ożył, odezwał się. A, o. Wakacje się wydłużyły. Czy tak jak u wszystkich? Oski wrócił. Dobra. Lusia, hej. O. A co, kończysz? Nie, zaraz wracam. Idę w pół zastrzelić. No to miłego. No, no dzięki. Jesteś Oskaritek, a Oski to jest... Osyky. No, oski tego to już ja nawet nie mogę odczytać. Twój kanał teraz. Co tu masz ciekawego? Mister Oskaritek.
Faktycznie, masz 8 subów. O, a ja miałem przed chwilą 408, teraz 407. Widzisz, jak ten świat jest. No. Niewiele się zmieniło na kanale. W sensie od tego, jak ostatnio patrzę. Tak naprawdę te streamy na takie, w takiej formie jak teraz może, a to jakieś może z 4 miesiące. Aha, dobra, okej, to nie było do mnie. Thank you.
O, Roman się pojawił. Hasło zgubił. Zapomniał. Dobra, wiecie co? Ja robię... No dzięki, Raid jeszcze wpadł. Halo, dzięki za pozdrowienia. Dobra, chłopaki, ja kończę teraz tego streama. Także dzięki, że wpadliście za oglądanie. Szybka przeróbka. Szybka przeróbka i lecę na ETS-a. Czyli 5-10 minut i będzie ETS. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego. Falo, zerknę na twój kanał, odezwij się jeszcze na ETS-ie. Na razie.